Siemanko, witam w kolejnym odcinku kursu GraphQL. Dzisiaj pokażę Wam, jak można nieco uporządkować sobie strukturę projektu GraphQL, ponieważ tutaj widzę dosyć poważny problem, bo obecnie mamy plik schema, w którym mamy wepchnięte wszystko to, co związane z userem. Natomiast lada moment będę robił kolejne odcinki, gdzie będziemy do naszego API dodawać łódki przez danego użytkownika, więc jak tutaj jeszcze wrzucimy typ na przykład boat i jakieś mutacje związane z dodawaniem, z aktualizacją, z usuwaniem łódek, no to zrobi się tutaj bałagan w tym pliku schema.js, więc dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem do tych naszych dalszych prac i zrobimy sobie tutaj po prostu taką fajniejszą strukturę wewnątrz naszego projektu. Dlatego jeżeli interesuje Cię ten temat, to zapraszam do oglądania. Więc zrobię sobie nowy folder, który nazwę Resolvers i w nim po prostu każdą jakby taki osobny byt, jak na przykład użytkownik, jak na przykład łódka, jak na przykład komentarz, to będzie osobny plik. Więc tutaj zrobimy na początek nowy plik, który sobie nazwę po prostu user, bo tutaj będą resolvery związane z userem. Więc to, co tutaj mam w tym pliku, mogę sobie po prostu wrzucić. Więc tutaj wrzuciłem to. Jedyne co, no to ta ścieżka teraz się nie zgadza, więc musiałem ją nieco poprawić, ponieważ wcześniej byliśmy jakby folder niżej, więc teraz zmieniłem tutaj ścieżkę tak, by ona kierowała do tego faktycznego pliku services user. To zapisuję, no i muszę dodać jeszcze index.js, w którym będę jakby grupował wszystkie resolvery i eksportował je tak, byśmy mogli je importować w naszym głównym pliku Express.js. Także tutaj utworzę sobie nic innego jak po prostu bardzo prosty import, czyli na przykład import user resolver z from i tutaj będzie user. Natomiast eksportujemy defaultowo tablicę user resolvers, także tu w przyszłości, w kolejnych odcinkach, jak będziemy na przykład mieli boats, boat resolvers, także tutaj będziemy mogli sobie wrzucić i automatycznie będziemy mogli to importować. Także to w kolejnych odcinkach zapiszę to. Resolvers, ten plik mogę już sobie wywalić. Move to trash, proszę bardzo. I tutaj resolvers będzie nam brało plik index z folderu resolvers. Także zobaczmy, czy nasze API w dalszym ciągu działa. Działa. Tutaj w tle mam przeładowanie kodu, także nie oszukuję Was. No i teraz zrobimy to samo ze schemą. Czyli utworzymy sobie folder schema, do którego po prostu tu chcemy sobie utworzyć ten folder, czyli po prostu zrobimy tak, schema i tutaj będzie na pewno plik index.js, gdzie będziemy jakby grupować sobie te wszystkie nasze importy, podobnie jak w poprzednim przypadku i tu sobie utworzymy plik na schemę, dla schemę związaną z userem. Obecnie ją mamy tutaj, więc to się tutaj w dalszym ciągu nie zmieni, ale ze schemą będzie jedna rzecz, którą jakby, na którą warto zwrócić uwagę. Także tutaj na razie sobie importujemy naszą schemę, natomiast w pliku index.js oczywiście zrobimy import user schema from user. Tutaj jakby nie ma niespodzianki, natomiast lekka niespodzianka będzie teraz, ponieważ tutaj musimy sobie wpisać const link schema i to też będziemy pisać teraz jakby składnie GraphQL-a i tutaj napiszemy sobie type query, coś takiego, boolean, zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi.
type mutation i tu będzie boolean. I tu na końcu musimy sobie export default zrobić i też będziemy zwracać area w postaci, który będzie miał link schema, czyli to, co tutaj sobie ustaliliśmy, oraz nasz user schema. I teraz jakby o co tutaj chodzi. Tak jak mówiłem na początku filmiku, będziemy mieli kilka różnych schem w naszej aplikacji. Rzadko się zdarza, że jest jeden model. Będziemy mieli model użytkownika, będziemy mieli model łódek, komentarzy, zdjęć, filmików, może jeszcze innych ciekawych rzeczy. Dlatego każda z tych schem będzie miała swoje zapytania, czyli query, oraz swoje mutacje. I teraz gdybyśmy zostawili schemę tak jak tutaj jest, po prostu type query, type mutation, to GraphQL przyczepiłby się do nas, że mamy jakby kilka typów query i kilka typów mutacji. A dzięki temu, że tutaj sobie jakby ustaliliśmy jakby taki typ, który może zostać rozszerzony w innych plikach, czyli tutaj mamy typ query, nie mamy go jakby tutaj jasno określonego, to, co zawiera ten typ, natomiast w kolejnych naszych schemach już możemy sobie wrzucać do tego query oraz mutację, tylko musimy dodać, że rozszerzamy ten typ, czyli extend i tu tak samo extend type mutation. I dzięki temu teraz mamy już zrobioną strukturę w naszym projekcie, że resolwery oraz schema dla każdego osobnego bytu jest podzielona do osobnych plików, więc mamy tutaj teraz porządek. Ja tylko sprawdzę, czy schema w dalszym ciągu nam działa. Oczywiście usunę ten plik, bo on już tutaj nie jest do niczego potrzebny, więc go usuwam. Zobaczmy, czy oczywiście jest jakiś błąd. Co tym razem? Both resolvers index. Tak, bo tu mówiłem o both resolverach, ale oczywiście ich jeszcze nie mamy, więc zapisuję. I tutaj wszystko się skompilowało. Zobaczmy, czy w dalszym ciągu nasze API działa. Działa. Więc dzisiaj prosta rzecz, po prostu robimy sobie już podwaliny do dalszej roboty, czyli podzieliliśmy sobie resolwery oraz schemę do osobnych plików. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki o GraphQL i Reakcie na tym kanale. Pozdrawiam, cześć!